Hej, cześć, siemaneczko, kolegowie wietnamskiej, bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku kariery Bayern Monachium. Nagrywam ten odcinek drugi raz, ponieważ zamiast włączyć nagrywanie w OBS-ie, włączyłem pogląd i myślałem, że mi się nagrywa, a mi się nie nagrywa jeszcze tak dla pewności. Teraz sobie zobaczę, czy mi się nagrywa, nagrywa się, więc więc pieprzyłem na całej linii. Przegapiliście między innymi hat-trick Roberta Lewandowskiego. Aha, i zmieniłem sobie na zawodowca. Mam sobie w sumie na 4 minuty, żeby jak już grać na zawodowcu, czyli na poziomie, który mnie w ogóle nie satysfakcjonuje, no to muszę chociaż dać sobie mniej, żeby nie wiem, mniej goli było czy coś takiego, żeby te wyniki nie wyglądały po 6 do 0. Jak słyszycie, mój głos jest coraz lepszy. Dobiliście 25 w górę pod poprzednim, więc w dzisiejszym odcinku zagramy sobie 3 spotkania, ale mecz z Jeonbuk raczej sobie przesymulujemy. Jeszcze tylko sobie skład ustawię. Oho, co się było na zewnątrz. Jestem też bardzo poirytowany, gdyż po prostu rozegrałem w chuj treningów i wszystkie poszły się chędożyć, tak? Czyli stan jest zanim te treningi zrobiłem. Półfinał ze Southampton, a jakbyśmy na finał, finał będzie znacznie łatwiejszy niżeli półfinał. No ale cóż, no trzeba wygrać z Southampton. Taki skład, jaki wyszliśmy na Jeonbuk, może być. Co do waszych wskazówek, które mi udzieliliście w komentarzach, jako iż nie... O kurczę, ale ci skauci są gówniani. Chodzi o to, że jako, że po prostu nie kupuję, wyłączyłem letnie okienko transferowe, to przynajmniej sobie zainwestuję w juniorów, ale jednak na razie zapraszam was na skrót spotkania Southampton kontra Bayern Monachium. Muszę się poprawić, bo mi niewygodnie. Patrz, jak lepią strzał. Ojojoj, bardzo niebezpieczne podanie. Neuer, co obronił? Ależ obrona teraz Neuera. Oj, w pole karne tu wchodzi, już nie może mi więcej. Aż mi się chrypa włączyła jeszcze raz. Poprzeczka, no i było niebezpiecznie. Kurczę, coś mi nie idzie, no. Straciłem ten materiał, bo jestem idiotą i sobie nie nagrałem. I kurde, teraz za to, że jestem tym dawnym, to nie umie nic zrobić. Strzał! Gol! Gol, gol, gol! Thiago chyba z tego coś tam orientuje. Strzelił bramkę, prowadzimy 1 do 0. To jest nasz chyba pierwszy, czy tam drugi, czy tam może nawet trzeci strzał. Ale na pewno chyba pierwszy celny. Prowadzimy 1 do 0. Bayern prowadzi raczej, nie my, tylko ja, a jeszcze bardziej Bayern prowadzi w 74 minucie 1 do 0 z Southampton. Zobaczmy. Podanie Lewandowskiego do Millera, Miller do Thiago. Thiago miał trochę miejsca, oddał strzał i wykorzystał tą okazję w 100%, 1 do 0. Gaudino daje do Komana. Koman ma trochę miejsca, oddaje strzał. Obok słupka. No i koniec meczu z Southamptonem. Wygrywamy 1 do 0. Może to spotkanie nie było zbytnio emocjonujące, ale najważniejsze jest zwycięstwo i jesteśmy w finale Pucharu Towarzyskiego. Nie wiem, jak on dokładnie się nazywał, chyba tarcza czegoś tam. I zagramy albo z Sin FC, albo z Celtą Vigą, czyli zespoły dużo gorsze niż Southampton. Teraz widzimy Thiago, zdobywca jedynej bramki w tym spotkaniu. I dzięki niemu mamy finał. I tak jak mówiliście, nie będę pokazywał tych ćwiczeń, tylko będę pokazywał wyniki. A szczerze, i tak mi się nie chce i grać. Ustawię wszystkie ćwiczenia na złote, czyli te najtrudniejsze, z których pada najwięcej, jakby tak, nie wiem, punktów, umiejętności, expa. I jak będziemy mieć farta i będą dobre oceny, to też będą się lepiej zawodnicy rozwijać. O, zajebiście, nie ma ani D, ani F żadnego. Zajebiste ćwiczenia, 3 razy B i 2 razy C. Jest spoko, jak na symulację jest naprawdę spoko. A teraz czas na finał. Thiago, ależ to świetnie zgubił obręb oraz podanie do Kosty, ależ akcja. Podanie do Lewandowskiego, Lewandowski 1 do 0, 11 minuta, piękna akcja Bayernu Monachium. I właśnie takie akcje trzeba konstruować. Muszę się nauczyć konstruować właśnie takie akcje w tej grze.
kurczę, gram w tą grę, nie wiem, 5 godzin, 4 godziny, no i płaczę, że nie umiem w nią grać. No, pogram jeszcze z 2-3 odcinki i przełączę się na Klas Światową. Znaczy, no chodziło mi, że za 2-3 odcinki prawdopodobnie będę już grać na Klas Światowej, a może i na Legendarny, choć nie, nie wiem. Ona nie prosto padła do Lewandowskiego. Lewandowski. Co zrobi? Co zrobi? Poda do Robena. Robben do środka i mamy 2 do 0 w 21 minucie. No, widać, że to jest zawodowiec. Naprawdę widać, że to jest zawodowiec. No, ale no, trzeba się nauczyć grać tą grę. Dzień miał faktu, że prowadzimy 2-0. Kurczę, te podania prosto pada są naprawdę OP. Trzeba się ich nauczyć, wykorzystywać. Lewandowski wszedł do środka, 3-0. Ale teraz się łatwo gra. Naprawdę łatwo się gra. Kurczę, nie wiem, czy się przyłączę na tą klasę światową, czy grać na ten zawodowcu. Bo jak się przyłączę na tą klasę światową, to prawdopodobnie będę się denerwował, że nie umie nic strzelić i będzie... że nie dochodzą mi podania. A jak gra na zawodowcu, to strzelam sobie bramki. Może nie jak chcę, ale strzelam bardzo często. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Co chcecie bardziej oglądać? Czy bramki, czy jednak... No w sumie to jest logiczne, że będziecie chcieli bramki oglądać, no to... Akcja skrzydła może być niebezpieczna, podanie do środka! Boczna siatka! GC! Słupek! Jak niewiele brakowało, Mario GC. Zobaczmy. No to powinna być bramka. No i błąd! Błąd wejdzie! Weszło! Kurczę, tak to jest, jak się źle wybija, jak się wybija na szybko. No i niestety tracimy bramkę, ale co nie zmienia faktu, że już prowadzimy 3 do 1. Co nie zmienia faktu, że mieli no, dużo szczęścia, tak, że to wpadło, bo Neuer to, by nie patrzeć, wyciągnął, tylko że tak nie do końca. Tu jeszcze Robben, 4-1, asysta Lewandowskiego. No i nie mówię, że już mamy na 100% zagwarantowany puchar tego turnieju, którego nazwy zapomniałem teraz, bo już gwarancję wygranej mieliśmy od kuźwa 20 minuty, ale teraz ta gwarancja wygranej jest jeszcze lepsza. Zobaczcie, Lewandowski Robben. Dlatego lewy nie mógł się strzelić. Bo wiecie, schemat by to, algorytm by to zniszczyło. A ciśnijmy do końca, 5-1. No już kurczę, tak chciałem podać, ale jednak syndrom mój psucia podań w 100% sytuacjach się odezwał, więc postanowiłem oddać strzał. No i prowadzimy już z Celtą Viga 5-1. Mocny strzał na dalszy słupek, bramkarz bez jakichkolwiek szans. No i koniec spotkania, finał trofeum mistrzów jest nasz. Wygraliśmy 5-1 z Celtą Vigo. Dwie bramki Lewandowskiego, chyba nawet dwie asysty lewego, albo jedna asysta. Czyli mi się wydaje, że Lewandowski powinien zostać tym zawodnikiem meczu, albo Robben, nie mam pojęcia, kto nie zostanie. Ale najważniejsze jest to, że wygrywamy swoje pierwsze trofeum i bodajże 10 milionów euro ląduje na nasze konto, które wykorzystam raczej na juniorów. No i teraz lecimy z symulacją, zobaczymy, jak sobie poradzą nasi zawodnicy na treningu. BDDDC. No, nie ma źle, ale mogło być znacznie lepiej, naprawdę mogło być lepiej. Kolejny trening i oby nie było ani D, ani F. Dobra, jest jedno D, jest bardzo dobrze. Bernat awansował na 80. Tak poza tym to nie ma źle, ale też mogło być lepiej. Jest jedno tylko D, w sumie nie mam na co narzekać. Okej, lecimy z kolejną fazą treningów. Oj, F, Koman, no nie. Kurde, ale słabo, że Koman dostał TF. No cóż, no. No i ciśniemy z ostatnim treningiem przed meczem z Hamburgiem. Komanowi wskoczył skill do 70.
No i tak po to w ogóle jak słabo. 3 razy D i 2 razy C. Tragedia. Aha, my 3,5 miliona dostaliśmy. Lul. Dobra, bądź już ty i reszta to gówno. Dobra, Holendra wyślemy do Holandii, a Francuza wyślemy do Deutschland, Deutschland, liebe alles. Nie, ta chyba hymn Niemiec nie leciał. Zresztą nie wiem, nie jestem Niemcem. Okej, takie stroje raczej mogą być. No i ciśniemy ze skrótem ostatniego meczu w dzisiejszym odcinku. Jeżeli pamiętajcie, jeżeli chcecie, aby w następnym odcinku były także trzy skróty, to pod tym filmikiem musi paść liczba 30 lajków. Jak w ciągu 24 godzin. Jeżeli nie, no to będą po prostu dwa. Miller. Podanie do Lewandowskiego. Poprzeczki. Poprzeczka. Miller, podanie do Vidala. Vidal! Ojeju. I Lewandowski nie! Tak niewiele. Brawo! Niebezpiecznie było. No tak już nie idzie, no. Aha, co to teraz było? Mogę wiedzieć? Strzał broni. Nie, poprzeczka. Lewy, lewy! Jest! Gol! Ależ bramka! Taka jaka na farcie bramka! Taka sraka na farcie bramka! Rymy proste z Palestyny. Mniejsza. Najważniejsze, że weszło tutaj strzał. Rykoszet. Jeszcze odbicie się od poprzeczki, później strzał z głowy i odbicie się od słupka tej piłki. Ja naprawdę już myślałem, że to, nie wiem, odbije się od słupka i wyleci, albo w ogóle w bramkę nie trafi. No ale lewy spisał się, wyskoczył w powietrze niczym, nie wiem, coś co skacze w powietrze. Jeszcze kosta na skrzydle. Podanie do Alaby, ten podaje do Millera. I ależ klepka, gol! Ale klepa! 2 do 0, cóż to była za akcja! Ależ bramka Millera, Thomas Miller. Co to była za klepa? Strzał z pierwszej piłki Niemca. Tu trzeba zobaczyć powtórkę. Jeszcze raz, zobaczmy. Alaba, Thiago, Thiago, Vidal, Miller i z pierwszej piłki. Och, ależ to był ładny strzał. Cała akcja była genialna. Tutaj no, Adler mógł się może lepiej zachować, ale co nie zmienia faktu, że 2 do 0. No i koniec meczu. 2 do 0 po bramkach w 77 minucie Roberta Lewandowskiego i w 86 Thomasa Millera. A co do jeszcze symulowania spotkań, bo ktoś mi tam złożył propozycję do tego, aby tak robić. Owszem, będę tak robił, ale najpierw rozegram 10 meczów w lidze, aby widzieć, kto jest, prawda, nie wiem, groźny, kto jest w formie, a czy chodzi mi o jaki klub, nie? Oczywiście. Na to zaczekam. No i tyle, jeżeli chodzi o informacje. No i pora chyba na może nawet ostatni trening w tym odcinku. Zobaczymy, jak sobie poradzą ci zawodnicy. C, D, 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 A, no. C, D, 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 A i B. No i kurczę, no tak średnio bym powiedział, no w dupy nie urywa. Nie, chyba jeszcze jeden trening będziemy mogli zrobić. A nie, jednak nie będziemy mogli w tym odcinku zrobić kolejnego treningu. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli chcecie poprzednim, tak, brawo Rafał. Jeżeli chcecie w następnym odcinku trzy spotkania, tu musicie koniecznie zostawić 30 łapek w 24 godziny. Jeśli nie, to zagramy tylko z Hoffenheim oraz z Leverkusen, z tego co pamiętam, tak. A jeżeli wbijecie 30 łapek w 24 godziny, to zagramy dodatkowo z Augsburgiem. No i w tym momencie ja się będę z wami żegnał. Nie zapomnij zostawić suba i łapki. Do zobaczenia, cześć i pa!